Szanowni Państwo, chcieliśmy dokonać pewnego podsumowania kolejnego naboru Funduszu Dróg Samorządowych. Państwo zapewne pamiętacie, iż w sierpniu nabór był ogłoszony. Do końca sierpnia czekaliśmy na wnioski, które były składane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa. Zasadą jest, iż gminy mogą składać 2 wnioski, natomiast powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogą składać 3 wnioski. Dotyczy to wniosków związanych z budową dróg, których zarządcami są te jednostki samorządu terytorialnego lub też remontu już istniejących szlaków komunikacyjnych. Pula środków przyznanych dla województwa podkarpackiego w ramach tegoż naboru wynosiła 164 miliony 200 tysięcy złotych. Globalnie w skali całego kraju było to 3 miliardy 200 milionów złotych. My, tak jak powiedziałam, 264 miliony złotych mamy do rozdysponowania. Do naszego naboru zgłosiło się ostatecznie, drodzy Państwo, 276 wniosków, w tym 216 wniosków zgłoszonych przez gminy oraz 60 wniosków zgłoszonych przez powiaty. Jeśli chodzi o wnioski zgłoszone przez gminy, to one, ich wartość kosztorysowa globalnie wynosi 417 milionów złotych, wnioski zgłoszone z kolei przez powiaty to wartość kosztorysowa robót zgłoszonych przez powiaty wynosi 470 milionów złotych, a zatem, drodzy Państwo, po wstępnym etapie oceny formalnej wniosków w tej chwili trwa ocena merytoryczna tychże wniosków i po jej zakończeniu, myślę, że to dokona się do 15 października, prześlemy listę rankingową wniosków złożonych przez gminę oraz przez powiaty za pośrednictwem ministra infrastruktury do prezesa Rady Ministrów. Przypomnę tylko, że Fundusz Dróg Samorządowych daje możliwość dofinansowania do zgłoszonych inwestycji na poziomie od 50 do 80% ze środków budżetu państwa. Zatem, drodzy Państwo, to jest kwestia dotycząca naboru na rok 2021 i tytułem podsumowania naboru realizowanego w roku 2020. Mieliśmy bardzo podobną kwotę do zadysponowania, czyli kwotę niespełna 165 milionów złotych. I tak dobrze się złożyło, iż praktycznie wszystkie wnioski zgłoszone przez powiaty zostały zrealizowane i otrzymały dofinansowanie na odpowiednim poziomie w ramach edycji w 2020 roku, natomiast w odniesieniu do wniosków złożonych przez gminy w tej chwili jeszcze jest 6 wniosków złożonych przez jednostki samorządowe szczebla najniższego i one także mają szansę na otrzymanie dofinansowania. Bardzo dziękuję.